Tłumy odwiedziły podopiecznych schroniska dla zwierząt w Machowie. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Chrońmy Zwierzęta, które je prowadzi, po raz kolejny zaprosiło na dzień otwarty. Są zadbane i śliczne, ale niestety bezdomne. Mimo iż zostały skrzywdzone, potrafią jednak zaufać. 86 psów, 14 dorosłych kotów i 30 kociaków wciąż czeka na adopcję i nowy dom. Dzień otwarty był okazją do tego, by wszystkich czworonogów bliżej poznać. To jest nasza trzecia edycja, tym razem w ramach projektu Pokochaj zwierzaka ze schroniska. Od tego roku opiekujemy się też kotami. Właśnie zainaugurowaliśmy specjalny wybieg dla kotów dorosłych. Także wszystko to prezentujemy, każdy może sobie poglądać psy, koty i być może przełoży się to na adopcję. Naszym głównym celem jest znalezienie domów dla tych zwierząt. Mamy dużo adopcji, ale też dużo zwierząt przychodzi, także rotacja jest bardzo duża. Czworonogami na co dzień opiekują się wolontariusze. Tego dnia również nie mogło ich zabraknąć. Chętnie opowiadali o swoich podopiecznych. Ja przyjeżdżam tutaj co sobotę, staram się przynajmniej. No opiekuję się, wyprowadzam, często chodzę. No 3 spacery tak dziennie. Rano wstaję tutaj do schroniska. Ja ogólnie jeżdżę co czwartki z koleżanką i staram się też co sobotę. Ogólnie tak, psy są przewspaniałe, żadne nie gryzą, wszystkie co najwyżej liżą. Są normalnie, prawie wszystkie aportują za piłeczką. Są takie, które nie chodzą na spacer, no bo wiadomo, to nie każdy, tak? Ale bardzo dobrze, prawie wszystkie się dogadują ze sobą. Bezdomne psy potrzebują miłości, no chcą domu, więc warto adoptować, a nie kupować. Czasami ktoś przychodzi i mówi, o ja chcę jakiegoś psa agresywnego na podwórko. Ja mówię, nie mamy, bo my wychowujemy je tak, żeby były kochane, żeby były przyjacielem człowieka. Także 90% piesków jest przyjaznych, te, które są wycofane, nie da się z nimi zrobić. No po prostu kochamy je tak samo, tylko mamy z nimi mniejszy kontakt. Osoby indywidualne i całe rodziny. Wszyscy, którzy odwiedzili schronisko, mogli zabrać wybranego przez siebie pupila na spacer. Chętnie dzielili się karmą dla zwierząt i wielkimi sercami. Organizatorzy przygotowali również coś dla nich. Mamy panią Lalę Aurorę, Kopalnia Mocy zrobiła nam bieg z pieskami różne tam zawody. Mamy specjalnego gościa, pana Wesołowskiego, który nam gra. Jeszcze będzie drugie nagłośnienie, pana Radzimowskiego. Podczas imprezy przedstawiciele organizacji Walking Dogs, Psie Spacery Mielec zbierali pieniądze na konsultację lekarską dla niewidomych psów z machowskiego schroniska. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, takich jak malowanie twarzy czy loteria fantowa. Była muzyka, ciasta i kiełbaski z grilla. Wszystko po to, by uatrakcyjnić to spotkanie ze zwierzętami. Zaprezentowały się również mażoretki Diament z Chmielowa. Thank you.